Dario, przede wszystkim cieszymy się, że widzimy Cię tutaj na boisku, na którym jutro ma się rozegrać decydująca bitwa o awans. No tak, a ja jestem szczęśliwy, że jestem tu, że jestem przygotowany, że mogę pomóc tej drużynie jutro, żebyśmy zagrali dobry mecz, a żebyśmy wygrali. Jak się czujesz, bo tak naprawdę o Twoje zdrowie drży kilkadziesiąt tysięcy kibiców Widzewa? Powiem tak, że teraz jestem dobrze, że jestem przygotowany na ten mecz, a że będziemy grać. A po meczu widzimy, jak to będzie a co będzie, ale mówię tak, że na ten mecz jestem na 100% przygotowany, a że jutro mam zagrać. Dario, widać było Twój brak w meczu z ŁKS-em Łomża. Jutro przeciwnik znacznie silniejszy, ale Ty będziesz na boisku. Lechia ma tyle samo punktów, co Wy. Tak się ułożyło. Kibice od lat nie mieli takiego meczu. Meczu o tak wielką stawkę, że rzeczywiście jeden mecz może zdecydować o wszystkim. No tak, tak. Jutro bardzo ważny mecz dla nas. Ale my się przygotujemy jak na każdy inny mecz. Musimy tak iść do tego, że jesteśmy lepsi. Myślę, że jesteśmy lepsi, a mamy to jutro ukazać na boisku. Wszystko zależy od nas, jak jutro wyjdziemy na to boisko a jak zagramy. A mam nadzieję, że po meczu będzie dobre, że będziemy oslavovať avans. Ale mówię, musimy dać wszystko, determinacji, koncentracji, wszystko do tego, żebyśmy ten mecz wygrali. Nie będzie łatwe, ale mamy doma, mamy na naszym boisku a zrobimy wszystko, że wygramy. Dario, zapowiada się, że to będzie mecz przy rekordowej publiczności. No zawsze tu jest pełny stadion, ale jutro podejrzewam, że będzie jeszcze głośniej niż na meczu z Polonią Warszawa. No to będzie fanatyczny doping przez 90 minut. No tak, oczywiście, że będzie znowu nasz stadion pełny, a na tej Polonie było niesamowite kibicowanie. Kibice zrobili taką atmosferę. Myślę, że od kiedy jestem tu, że taka atmosfera nie była. A mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. A dziękuję każdemu, który tu przyjdzie, a który nas wspiera do wygry. Dario, na koniec jedno pytanie. Mówi się często, mówią to koledzy z drużyny, mówią o tym kibice, że jesteś nie tylko w dobrej formie piłkarskiej, że jesteś dobrym zawodnikiem, który wiele wnosi do tego zespołu, ale też, że jesteś super kolegą, masz świetny charakter, który także na boisku widać. Kiedy trzeba, potrafisz pchnąć tą drużynę do przodu, podnieść trybuny generalnie, no coś, co ty tego nie udajesz. To jakoś to wynika z ciebie, kiedy obserwuję, jak to robisz na boisku. No, nie wiem, prosto jestem takowy, nie wiem, no może ta balkańska krew, może jest, może nie, ale ja się staram pomóc tej drużyny, tym młodym zawodnikom, pomóc, żeby byli koncentrowani, że dają wszystko, wszystko co umieją zagrać, że nie będą wolni, że stale musisz być na 100% koncentrowany, że jest taka jest piłka, że musisz być na 100% a dawać wszystko. Także robię wszystko, żeby pomógł tym młodym zawodnicom, a że ta presja nie będzie taka na niech o plecy, niech ta presja troszkę będzie na nas starszy jutro.